Chciałbym dzisiaj zachęcić Was do wejścia w bliższą relację z Bogiem. Chcę Was zachęcić do głębszego wejścia w relację z Bogiem. Chciałbym dzisiaj mówić o modlitwie, chciałbym mówić o sile modlitwy. Być może myślisz sobie, że to jest no w kościele, no przecież przychodzimy i tak się modlimy, ale chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, że. Zróbcie taką, taką refleksję. Jeżeli e, idziesz za Bogiem, rok, dwa, pięć, dziesięć i Twoja modlitwa ciągle jest taka sama, to spróbuj coś zmienić w tym obszarze. Spróbuj coś rozwinąć. Spróbuj. Ja dzisiaj dam wam parę wskazówek, kilka punktów, jak rozwinąć tą, tą, wsk kilka wskazówek, jak rozwinąć modlitwę jak się modlić skuteczniej. Jak modlić się strategicznie? Być może to jest techniczne słowo i ono nie przystaje, do tak, nie przystaje trochę do takiej, jakby wchodzimy w obecność, w relację, przytulamy się do Bożego Serca, gdzie to jest miejsce na strategię. Otóż mamy różne rodzaje modlitwy. Jedną, jednym z rodzajów modlitwy jest modlitwa wstawienicza chociażby. Modlitwa zwycięska, gdzie zdobywamy pewne rzeczy, gdzie ogłaszamy pewne rzeczy, i to ma już taki charakter bardziej militarny, i tutaj z takiej ciepłej kluchy trochę ubieramy się w mundur. Wtedy, tak? Już jesteśmy dalej blisko Pana, ale wtedy, wtedy wchodzimy trochę w inny wymiar modlitwy. Wszędzie, gdzie powstaje nowy kościół, wszędzie, gdzie powstaje nowy kościół, gdzie zło zostaje zatrzymane, jest ktoś, kto się modli. Jeżeli chcesz, żeby powstał nowy kościół, jeżeli chcesz, żeby nowe rzeczy Bóg wzbudził do życia, potrzebujemy modlitwy. Myślę, że modlitwa jest tym narzędziem, które jest najbardziej niedocenione. Brat Pana Jezusa, apostoł Jakub, powiedział: Nie macie, bo nie prosicie. Och, ileż ja wiem na temat modlitwy, kochani. Mógłbym w serię dzisiaj zrobić kazań. Na pewno więcej wiem, niż się modlę. <laughs> Nie jest tak czasami, że wiemy o modlitwie. No tak, tą modlitwę znamy, taką modlitwę znamy. A to, to jest trochę tak z modlitwą, jest tak jak z wyznawaniem. Wiemy, że dobrze jest ogłaszać rzeczy, głośno proklamować, kiedy wstajemy, ogłaszać, że to będzie dobry dzień, ale później, kiedy zastanawiamy się, kto tak robi. I na tym polegamy. Na tym. Ponosimy, w tej przestrzeni często ponosimy porażkę, że to, co wiemy, to jest jedno. Zgodzicie się z tym, a to, co robimy, to jest druga rzecz. Ludzie, którzy przechodzą w ten, w ten zwycięski, wchodzą w ten zwycięski obszar, to ludzie, którzy potrafią spraktykować to, co wiedzą. Oprócz wiedzy, Potrafią to zrobić. A więc, jeżeli wiem w kościele, się nauczyłem, że dobrze jest wyznawać rano, kiedy wstaję, powiedzieć na głos do siebie, powiedzieć do Daniów, chociaż oni wiedzą, ale powiedzieć też do sił ciemności coś, że Bóg jest dobry. Powiedzieć to: Niech to przejdzie ten moment, niech to słowo wyjdzie. To trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Trzeba zrobić ten krok. Tak jak powiedziałem, wszędzie, gdzie powstaje kościół, jest modlitwa. John Wesley, 18-wieczny założyciel kościoła metodystycznego i teolog powiedział: Bóg nie zrobi niczego bez modlitwy, a dzięki niej uczyni wszystko. Zastanawiałem się nad tym stwierdzeniem. Czy, czy Bóg nie zrobi niczego bez modlitwy? Ja myślę, że pewne rzeczy może zrobić bez naszej modlitwy. Ja miałem w życiu sytuację, mieliście takie sytuacje, że nie modliliście się, a Bóg zadziałał? Także ja myślę, że to, to stwierdzenie, trzeba by trochę jeszcze coś tam dodać, jakiś obszar do tego. Ono jest niepełne, ale rzeczywiście z modlitwą robi wszystko. Wszystko robi. Wszystko w naszym życiu Bóg robi z modlitwą. Kiedy modlimy, zobaczcie. Jeremiasz 33:3 czytamy: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. I oznajmie ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Oznajmie ci. Oznajmie ci rzeczy wielkie i niedostępne. I myślę, że tutaj nie chodzi tylko o to, abyśmy coś zrozumieli, że Bóg nam da objawienie, zrozumienie, ale On nas chce wprowadzić w te rzeczy, w rzeczy niedostępne, które wydawałoby się. Że są niedostępne i bez modlitwy są dla nas zamknięte. Kiedy dzisiaj rano modliłem się, miałem taki obraz. Kiedy byliśmy z moją żoną w Norwegii, przejeżdżaliśmy przez jedne z największych na świecie tuneli, które były wykopane w wysokich górach. Dla mnie to jest fenomenalne. Jak można jechać przez tunel godzinę? 40 minut i w, w, w górze w środku, w tunelu, jest rondo. Wiecie, jak pierwszy raz coś takiego widziałem, że czułem takie minutki, pomyślałem sobie o tych ludziach, którzy tam pracowali. Zrobili ten tunel przez tą górę potężną. Fenomenalna sprawa, żeby nam było lepiej, żebyśmy mieli krócej dojechać nie dookoła, w koło góry, tylko przez środek. I pomyślałem sobie, że ta góra symbolizuje moje i Twoje grzechy, moje i Twoje winy. Ciężar, który nieśliśmy, i Jezus, jak ten tunel. Umierając na krzyżu, otworzył tą drogę do ojca. Ta droga była zamknięta, oddzielała nas od ojca góra. Góra potępienia, góra skażonego życia, góra nieprzebaczenia, góra naszych win. Jeden z psalmów mówi, że w grzechu poczęła mnie moja matka, tak? Wiemy, że rodzimy się ze skażoną naturą. I teraz zobaczcie, Jezus przyszedł, aby otworzyć nam drogę do ojca, aby dać nam dostęp. Ok? Zgodzicie się z tym? Mamy otwartą drogę? Mamy. Przez górę jest zrobiony tunel. Piękny tunel. Ale teraz, jeżeli nie uruchomisz modlitwy, to przy wjeździe do tunelu jest cały czas czerwone światło. Jest cały czas czerwone światło. Jeżeli uruchomisz modlitwę, jeżeli westniesz do niego, jeżeli piesz, ojcze, tatusiu. Boże mój wszechmogący, w imieniu Jezusa, modlę się do Ciebie. Od razu, momentalnie, mamy zielone światło, mamy rzeczy otwarte, mamy dostęp do rzeczy. Kiedy nie robimy tego i nie uruchamiamy tego, mamy piękny tunel, ale mamy cały czas czerwone światło. Nie macie, bo nie prosicie. Nie mamy, bo nie prosimy. Jest wiele rzeczy, które nas obciążają. I, ale nie przynosimy ich często w modlitwie. Sam się na tym łapię, że częściej modlę, martwię się niż modlę. To jest też na M, ale to są dwie różne przestrzenie. Tak? Zamiast martwić się, zacząć się modlić. Zacząć się modlić. Jeżeli modlisz się, co będzie w przyszłym miesiącu? Jak będą wyglądały nasze finanse? Jeżeli martwisz się o to, jeżeli to sprawia niepokój ci w sercu, przynieś to do Boga. Biblia mówi: Błogosławiony sługa, On ci codziennie nosi nasze ciężary każdego dnia chcę, żebyśmy do niego przychodzili i nie chcę, abyśmy to robili technicznie, ale chcę budować z nami intymną, bliską, bliską, intymną relację. Wiecie, dobrze jest, to dzisiaj moja żona chyba zrobiła, nie chyba zrobiła to wspaniale od, religii, od Boga. Ktoś, gdyby, ktoś kiedyś mi powiedział, że w kościele usłyszę, że Jezus chce, żebyś się odprężył, no to ja bym się zgorszył może. Tak sobie myślał, no jak w kościele? Przecież w kościele to ja mam być właśnie sprężony. nie, bo ja Muszę być smutny, muszę być taki, taki akuratny trochę, bo co ludzie powiedzą, tu mi odstaje coś, muszę się naciągnąć. Tak? Bo tam jeden obserwuje, prawie jak na cmentarzu 1 listopada, jak ubrani. Dalej. Bóg chce, żebyś się wyluzował, naprawdę. Wyluzował to nie znaczy, żebyś był o wow, od, 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 odleciały całkowicie, abyś odleciał, ale żebyśmy chodzili bez presji. Łapiecie to? Kiedy jesteś wyluzowany, kiedy robisz rzeczy w tej przestrzeni, kiedy czujesz się dobrze, kiedy czujesz się pewnie, kiedy nie boisz się ludzi, zupełnie inaczej postępujesz, niż kiedy jesteś spięty. Nie? Yeah, OK? Wołaj do mnie, odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i niedostępne, A... Modlitwa może dokonać więcej niż to, o czym marzy dzisiejszy świat. Angielski poeta i mąż stanu Alfred Lord Tennyson dodając, mówił, dlatego pozwól, aby twój głos jak fontanna unosił się dniem i nocą. Wiecie, to był to lord jakiś, to, to było dawno pewnie to napisał. On nie miał Facebooka, nie miał Twittera. Nie miał Snapchata, nie miał Gmaila, nie miał Google'a, nie miał tego wszystkiego, nie miał internetu. Książki były drogie. Jemu było łatwo mówić, żeby się modlić dzień i noc. Jakby dzisiaj żył swaniaczek, nie? Niech twój głos unosi się jak fontanna. No ale tf, czasy się zmieniły, ale pewne prawdy się nie zmieniają. Telewizji nie miał. A jeszcze jak masz na pilocie 65 kanałów. Jeszcze talerz powiesiłeś na dachu, jakbyś tam jadł, nie wiem, tak? I może jeszcze kolejne 300. I teraz w tym wszystkim mamy wybory. I myślę, że dzisiaj dla mnie osobiście największym wyzwaniem jest modlitwa. Muszę powiedzieć, pastorze, jak dla Ciebie to Twoja praca modlitwa, tak? Największym dla mnie wyzwaniem jest umiejętność oddzielenia się wejście w miejsce, w taką strefę, gdzie jestem, tylko ja i on. To, o czym Jezus mówi, wejdź do swojej komory, wejdź do miejsca ukrytego, gdzie ja tylko jestem i ty, gdzie jesteś sam na sam z nim. To, to jest dla mnie największe wyzwanie. Największą walkę muszę stoczyć z tym, co mnie otacza, aby być z nim na tyle bliska, by usłyszeć Jego głos. To jest cena. Okay? Zgodzicie się z tym, że trzeba zapłacić jakąś cenę? Wyłączyć, co trzeba, wejść, odizolować się. Jest dużo łatwiej, zobaczcie, jak jest z uwielbieniem. Kochacie uwielbienie? Dobrą muzykę, uwielbienie? Kochacie. A kto kocha uwielbiać? Bo to, są, to jest różnica. Kiedy wstajesz rano i sobie odpalasz worship, tien, czy cokolwiek tam, włączasz i ci gra, i już się czujesz jak w kościele, prawie. Już ci dobrze mówisz, już się czujesz tak, jakbyś to Ty był zaangażowany, a nie jesteś. Zespół był jak nagrywał. Ty na razie stwarzasz sobie atmosferę do tego, żeby w to wejść. Ale jak nie wejdziesz, jeżeli nie otworzysz swoich ust, zgodzicie się z tym? To nikt za nas tego nie zrobi. Ja was chcę zachęcić do tego, do, do robienia kroków. Wołaj do mnie, odpowiem Ci, oznajmie Ci rzeczy ukryte, to, co się w głowie nie mieści. Apostoł Paweł. Szósty rozdział listu do Efezjan mówi o zbroi Bożej, o walce duchowej. Pamiętacie? Ubieraliśmy kiedyś te wszystkie rzeczy: buty, pas, pancerz, przyłbice, braliśmy tarczę, braliśmy miecz, eee, całą tą zbroję Bożą. I kończy takim stwierdzeniem. Szósty rozdział, osiemnasty wiersz: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Paweł, kiedy kończy o zbroi Bożej, mówi o modlitwie. Jest to ważne podsumowanie, bardzo ważne podsumowanie. A więc modlitwa ma znaczenie, ma kluczowe znaczenie. Teraz w ośrodku rozważamy Ewangelię jaką Ewangelię? Ewangelię Marka. Jesteście uważni, fajnie to robicie. Codziennie inna osoba przygotowuje inny fragment, rozważamy to rano. I ja pamiętam drugi rozdział, kiedy rozważaliśmy. Pierwszy, drugi rozdział, i tam pod koniec chyba pierwszego rozdziału jest napisane, że. A wcześniej rano Pan Jezus odszedł na ustronne miejsce, aby się modlić, i uczniowie go szukali. Kiedy żona Cię szukała? Znaczy, może wyszedłeś z kolegami na miasto i Cię szukała? Nie o, tych, nie o takich przypadkach mówię. Mówię o przypadku, kiedy żona Cię szukała, a Ty byłeś na modlitwie. Pomyślcie o tym. Wtedy, jak cię znajdzie, to ona nie będzie krzyczeć na ciebie. <laughs> ona wejdzie do tej komory twojej, a tam taka światło. Powie, wow, ale mój mąż jest gość. Hmm? Spróbujmy. Spróbujmy. I teraz kilka, przez kilka punktów chciałbym was przeprowadzić, aby nasza modlitwa była szersza, aby dotykała e, głębszych obszarów abyśmy mogli nauczyć się coś nowego. Ja pamiętam, że kiedy spotkałem się z Bogiem, kiedy się nawróciłem, to jedno z moich pierwszych pytań, jakie miałem do, do mojego pastora wtedy, do pastora Marka Tomczyńskiego, była, e, to było pytanie, pastorze, jak ja mam się modlić? Bo tak wiedziałem, że jest tyle potrzeb na świecie i w moim życiu, że teraz tak się potrzebowałem. Ja lubię mieć pewne rzeczy usystematyzowane, bo tak, wiecie, modlę się w ten sposób, że siadam i co? Panie Boże, błogosław wszystko? Mieliśmy kiedyś takiego pacjenta w ośrodku, który modlił się. Tak. Panie Boże, Ty wiesz, co Ci będę mówił. Amen. No, można i tak. To jest słodkie, ale nie sądzę, żeby to była modlitwa zmieniająca rzeczywistość. Ona nic nie otwiera, nic nie uruchamia. A więc ja zadałem wtedy pastorowi Markowi pytanie, jak się modlić, i Marek dał mi taką prostą wskazówkę. Mówi, e, móc się zaczynając od siebie, coraz dalej, coraz dalsze obszary. I tak sobie pomyślałem, wow, to, to ma sens. A więc zaczynam od siebie, od swojej rodziny, od swoich bliskich, później idę dalej. E, nie ufam ludziom, którzy nie modlą się o siebie, a modlą się o innych. Rozumiecie? Nie ufam ludziom, którzy nie modlą się o siebie, o swoje serce, a modlą się, Panie Błogosławie, o Afrykę. Jak myślicie dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Po prostu im nie ufam. <laughs> jest coś takiego, że dobrze jest, kiedy zaczynamy od siebie. Kiedy człowiek nie zobaczy tego w sobie, to może się modlić o innych, ale podstawą jest, abyśmy zaczynali od siebie. Apostoł Paweł w słowie uczy nas tego, aby zaczynać od siebie, bo wtedy mówi, zbawisz siebie, ale też masz wpływ na, na innych. Kiedy ty się zmieniasz, a więc zaczynamy zaczynam od mojego serca. Dla mnie powodem największej frustracji zawsze w moim życiu jestem ja sam. I moje serce, i stan mojego serca. I to jest chyba najzdrowsza sytuacja, kiedy ty się nie frustrujesz tylko innymi, ale zacznij się frustrować sobą trochę i pomyśleć refleksyjnie, rzeczywiście, czy ja taki jestem ideał chodzący, że dla każdego mam receptę na życie. Odpowiedź, a czy czasami nie powinienem czegoś zrobić ze sobą. Więc zaczynamy od siebie. Pierwsza rzecz, z którą rozpoczynamy modlitwę. Ja wymienię kilka rzeczy. Bardzo szybko przejdziemy przez siedem punktów, myślę po dwie, trzy minuty, a więc nam to zajmie mało czasu. Gdybyście chcieli... Poszerzonej konspektu tego, o czym mówię. Korzystałem, przygotowując to, to kazanie, zamówiłem do kościoła takie książki, Jak się modlić. To nie jest duża książka. Następne kazanie za dwa tygodnie, kiedy będę głosił, ono będzie o Siedmiu wzgórzach wpływu, i tutaj też o tym mamy. I to jest właśnie o tym, jak się modlić. Bardzo fajny. Skrypt jest kilka rzeczy wymienionych, podkreślonych, jest sporo wersetów do studiów. To, 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 nie, jest, to nie jest droga rzecz, to jest równowartość dobrej kawy, ta, ta książeczka. Myślę, że warto ją mieć i warto się inspirować. I te rzeczy, które ja będę wymieniał, możemy je robić w tej kolejności, możemy tak, może tak wyglądać nasza modlitwa, kiedy masz swój czas z Bogiem, ale nie musi. Bóg nie jest religijny i On powie o, dzisiaj bracie przyszedłeś że... i zaczęłeś modlitwę od tego, abym przebaczył ci grzechy, a nie zaczęłeś od oddania mi chwały. To dzisiaj posiadaj pała. Nie, myślę, że nie. I tak ludzie, którzy piszą książki tak mówią, że to musi być tak 1, 2, 3, 4, 5, 12, ja myślę, że nie do końca mają rację. Pewne rzeczy, pewien porządek jest ważny, ale jeżeli ty zaczniesz od czytania słowa w swój dzień, Bóg nie powie, no nie oddajesz mi dzisiaj chwały, nie, bez, bez przesady. Ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na, na elementy tego. Tak? Jako pierwszy mam oddanie Bogu chwały. Rzeczywiście to ustawia pewne rzeczy. Kiedy przechodzimy do Boga, zobaczcie, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, jak się modlić, On odpowiedział, a wy, gdy się modlicie, modlicie się tak. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Zaczyna od tego. Kiedy zaczynamy, od oddania czci i chwały Bogu mówimy, Panie, Ty jesteś dobry, oddaję Ci cześć, oddaję Ci chwałę. Ustawiam siebie też w pewnej pozycji, że On jest Bogiem, ja jestem człowiekiem, ja jestem Jego dzieckiem, on jest Ojcem. W ogóle modlitwa Pańska, którą w większości znamy w chrześcijańskim świecie, rozpoczyna się fenomenalnie. Ona zaczyna się od słowa Ojcze. To jest Nowy Testament. Jezus przyszedł objawić nam Ojca, serce Ojca. I od razu w pierwszym słowie mamy Ojcze nasz, nie tylko mój. Ale nasz. Wow. Wiecie, to jest fenomenalne. Czasami bym chciał, żeby to był tylko mój ojciec, ale on jest także wasz. I Bogu dzięki. Muszę o tym pomyśleć. Wow. Ten człowiek, o którym może nie, nie najlepsze zdanie mam. On się modli też, Ojcze nasz. To jest mój brat, to jest moja siostra. I cóż zrobić? Panie, zmień moje serce. Zmień moje serce, zmień wtedy. Moje nastawienie. To jest bardzo, bardzo ważne. Zaczynamy od wychwalania, od oddania Bogu chwały. I teraz rzecz, być może kontrowersyjna, ale będę chciał o niej powiedzieć. Chciałbym mówić teraz o rzeczy, która może oddzielić nas od Boga. To jest w naszej osobistej modlitwie wyznawanie grzechów. Nie wiem, czy ktoś to praktykuje. Żyjemy w czasie łaski i generalnie jest takie też skrajnie po bandzie nauczanie o tym, że Jezus. Przebaczył nam nasze grzechy, umarł za wszystkie nasze grzechy, i bez względu na to, co robimy, to i tak on nam przebacza i zostajemy na tym. Ja, ja nie mam zgody na, na coś takiego. Uważam, że jeżeli powinien mi się noga, jeżeli zrobię coś, to dobrze jest i powinienem to zrobić. Muszę z tym przyjść do Ojca. Słapiecie, o czym mówię? Tak? Biblia mówi tak: jeśli wyznajemy grzechy swoje, to jest apostoł Jan. W pierwszym liście 1.9 mówi tak. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. I słowo klucz tutaj to jest słowo wyznajemy. A słowo wyznajemy to nie jest nawet myślimy o naszych grzechach, tylko wyznajemy. Jestem zwolennikiem takiego podejścia. I nawet to, co mnie najbardziej łamie i konfrontuje, to kiedy muszę te grzechy wymienić na głos przed Bogiem. Nie dlatego wiecie... Wyznanie grzechów nie jest dla Boga. Złapaliście już to? On siedzi i Ty mówisz, a on mówi: o Jezu, ja cię nie mogę. Kowalski znowu tu nawalił, tu nawalił. Ja nie, nie wiedziałem, tak? Nie, Bóg tak nie mówi, on wie. Ono nie jest dla niego, on jest dla mnie. Ktoś mi kiedyś powiedział: Nasz przyjaciel powiedział, mówi: Jarek, wyznanie grzechów nie jest dla Boga, jest dla Ciebie. Ty się skonfrontuj i kiedy ja. Modlę się rano i mówię: Panie, wybacz mi moją pychę, mój egoizm, moją porządliwość, moją chciwość. Wow. Myślicie, że nie mam? Myślicie, że wy nie macie? <laughs> Wiecie, to jest. O, ale ja przecież nic takiego nie zrobiłem. Okej. Okay. Ale kiedy wyznajemy, to konfrontujemy się, a kiedy jeszcze zaczynamy trochę, to, to, to może być trudne, ale nazywać rzeczy po imieniu, których tu nie będę wymieniał, to wtedy mamy świadomość tego, że też i On też słyszy, że my chcemy zmiany. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy Jezus spotkał ślepego, to nie pomyślał sobie: O, kurczę, ślepy, pewnie ma trudno, wezmę go uzdrowię. Tylko podszedł do Niego i zapytał się: Co chcesz? Abym ci uczynił, i on musiał powiedzieć, abym przejrzał. To jest bardzo ważne, wyznanie jest bardzo ważne. Na siłę, czego nie robimy, Bóg też nie pomoże nam w walce z niektórymi rzeczami, jeżeli my nie mamy ich świadomości, nie chcemy zmiany. A więc nazywając rzeczy po imieniu, to nie chodzi o to, że ja nazywam i się teraz terroryzuję, tak? torturuje się. Nie, ja to nazywam, żeby to wyszło na światło, żeby się z tym skonfrontować, poczuć pewien dyskomfort, przyjąć przebaczenie. I mieć świadomość, że bez względu na to, który raz mi się noga powinęła, to ciągle Jego tron jest tronem łaski. Przychodzę i za każdym razem On przebacza i przebacza i przebacza i jest dobry. Amen? Jeśli wyznajemy grzechy nasze, dobry jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy. Biblia mówi na ten temat bardzo dużo, ale na tym się zatrzymajmy. Trzeci punkt. Więc mamy wychwalanie, mamy oczyszczenie. Trzeci punkt, modlitwa ze Słowem. Ona, ona jest tutaj też bardzo ważną rzeczą. Drugi list do Tymoteusza, 3.16, mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I właśnie mając słowo, modląc się ze słowem. Czasami inspiracją do modlitwy, kiedy nie wiemy, jak się modlić. Macie takie momenty, że nie wiecie, jak się modlić? Mówimy, że Duch Święty wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach, możemy modlić się innymi językami, ale inspiracją może być słowo. Może coś przeczytać w Słowie, przeczytać jakąś modlitwę jakiegoś męża Bożego, na przykład Daniela, i możecie to zainspirować do modlitwy. A więc modlitwa ze Słowem, wyznawanie Słowa w modlitwie to jest bardzo ważne. I teraz przechodzimy do, do dwóch rzeczy: do osobistej modlitwy i do wstawienniczej. Ja wymienię modlitwę osobistą na pierwszym miejscu, ponieważ, tak jak już mówiłem, uważam, że zanim wejdę, w modlitwę o innych dobrze jest, abym zajrzał w swoje serce, uporządkował to serce i modlił się o siebie do Boga. Modlitwa osobista. Zobaczcie, Mateusz 6,11. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A więc modlę się o siebie, o swoje serce, modlę się o swoje potrzeby. Powiem Wam, że nie jestem jeszcze tak duchowy, żeby przed modlitwą o swoje potrzeby modlić się tylko o potrzeby innych. Wolę zacząć od siebie. Nie chcę być hipokrytą. Okay? Tak? Myślę, że to nie jest problem, kiedy zaczynamy i modlimy się, Panie Boże, błogosław mi. Mam potrzeby, mam brak. Którzy przywołują ten fragment Hioba, który modlił się o innych i wtedy Pan Mu błogosławił. Tak? Ale to nie jest tak, tak że Kiop się nie modlił też o siebie. On wstawiał się za innymi i Bóg mu błogosławił, bo wstawienieństwo niesie za sobą ciężar pewien, ale też niesamowite błogosławieństwa. A więc modlę się o siebie, modlę się o swoje potrzeby. Pamiętacie? Zaczynam od swojego serca. Słabą modlitwą, jeżeli mielibyśmy oceniać modlitwę, jest modlitwa Panie, zmień serca innych, jeżeli nie modlę się o zmianę mojego serca. Powiecie? Tą myśl? To jest słabe. Kiedy przyjdzie ci taka pokusa, żeby modlić się o innych, a nie modlić się o siebie, to, nie, to, to, to zastanów się, przypomnij sobie to, co dzisiaj mówiłem, zacznij od modlitwy o, o siebie. O, I teraz przechodzimy do modlitwy wstawienniczej. Andrzej ostatnio też o tym mówił w czasie modlitwy o region. Fragment z listu do Tymoteusza I, drugi rozdział, 1 dwa. Przede wszystkim was. Przede wszystkim wzywam do tego, by prosić, błagać, wstawiać się i dziękować Bogu za wszystkich ludzi. A więc też mamy to w pakiecie. Modlimy się o ludzi. Wow! Powiem Wam, kochani, a, że gdybyśmy tyle czasu, ile mówimy o ludziach, spędzili na modlitwie o ludzi, wyglądałoby to wszystko dużo, dużo lepiej. Ja czasami mam taką czkawkę, a, pamiętam, jak nieraz. Pogadaliśmy, 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 na końcu już czując, że to już może jest przekroczenie granicy, na pewno jest przekroczenie. A teraz, Panie Boże, ty weź to po błogosław, byśmy się tyle nagadali, zrób z tym porządek. Wi wiadomo, że dobrze jest ustalić, o co się mod będziemy modlić, ale z tym podejściem właśnie do, do, do modlitwy. Modlimy się o wszystkich ludzi. I mamy tutaj właśnie tą historię Chioba, którą przywołałem. Tam jest napisane, że Chiob. Wstawiał się za innymi, i Bóg mu błogosławił, odmienił jego los. To jest bardzo fajna historia. I teraz mamy dziękczynienie. Myślę, że w, tej, w tym pakiecie modlitewnym ono może być jako pierwsze też. Zgodzicie się z tym, kiedy przychodzimy i dziękujemy po prostu, bo jesteśmy wdzięczni. Nieraz tą wdzięczność musimy uruchomić, trochę poszukać jej w sobie, ale przychodzimy i dziękujemy. I list do Tesaloniczan, pierwszy list, piąty, rozdział osiemnasty, wiersz my będziemy mieli tutaj wyświetlony z brytyjki i to ten przekład jest nieszczęśliwy ten przekład jest nieszczęśliwy oryginalnie ten tekst brzmi inaczej ten przekład i ten wiersz tak czytany jest powodem wielu teologicznych niejasności jest powodem na przykład tego że ludzie mówią dziękuję ci Boże że zesłałeś na mnie chorobę bo słyszą za wszystko dziękujcie tak jest błąd popełniony w tłumaczeniu, bardzo dobre tłumaczenie ze słowa życia. Ono brzmi tak, a w każdej sytuacji bądźcie wdzięczni. Jest różnica? Trudno dziękować na przykład Bogu za śmierć kogoś bliskiego. W ogóle musimy wtedy rozróżnić źródło pochodzenia. Bo jeżeli Bóg jest dobry, dzisiaj rano czytałem ten fragment, że a, On jest Ojcem Światła i wszelki dobry dar. Spływa z góry od Ojca światła, to ja nie mogę Mu dziękować za rzeczy, które nie są od Niego. Ale kiedy zaczynam dziękować, jest, jest duża różnica między tym, kiedy dziękujemy na przykład za doświadczenie, a dziękujemy w doświadczeniu. Oczywiście po czasie możemy dziękować do, za doświadczenie. Możemy nawet Bogu podziękować za to, że przeprowadził mnie przez doświadczenie choroby. Albo jest ze mną w kryzysie jakimś finansowym, ale. Paranoją by było dziękuję Ci Boże za to, że mam kryzys finansowy, że mi nie idzie w pracy, ci dziękuję. To jest mega duchowe podejście. Nie? Ale praktykowane w wielu kościołach ludzie, którzy czytają Słowo z dobrym sercem. Oni chcą bardzo dobrze, bo oni chcą być wykonawcami słowa. I kiedy nie poszukasz dalej, nie sięgniesz do oryginału, nie zobaczysz, że we wszystkim dziękujcie, w każdej sytuacji dziękujcie, to będziesz dziękował za wszystko. I wtedy, dziękując Bogu, będziesz dziękował diabłu. Nie, wiem, czy złapaliście? O, o, o co chodzi? Bo generalnie, kiedy dziękujesz za rzeczy, które są z piekła Bogu, i tutaj bardzo ważne jest duchowe rozeznanie, a duchowe rozeznanie daje nam Jego Słowo. Jeden wiersz może być kluczem dla Ciebie, który otworzy Ci wszystko. Ewangelia Jana 10:10. 10. On ci powie wszystko. Diabeł przyszedł po to, żeby kraść, zażynać. I wytracać, Syn Boży objawił się po to, aby owce miały życie i to życie w obfitości. A więc nie dziękuję Mu za, za to, co ukradł złodziej, tylko dziękuję Mu za to, co dał. I to jest. Ja myślę, że dzisiaj jedną z, na, z największych, że, że przyczyną jednego z, na, z, na, z największych takich rozejść nurtów kościelnych, jest właśnie to spojrzenie, o którym teraz mówimy. To jest to spojrzenie, za tym idzie od razu kolejna myśl. To jest to, czy jestem, mam w głowie kościół zwycięski, triumfujący, czy kościół na przetrwanie, na dotrwanie, świętą resztkę. Która jest, tylko, Panie Boże, jakoś nas przeprowadź tu przez ten e, padły łez do końca, żebyśmy jakoś na nasza łajba dobrnęła w te parę osób chociaż, nie? I to jest jedno myślenie, ja je rozumiem, ono ma jakieś tam podstawy teologiczne nawet, ale drugie myślenie to jest to, o czym Jezus mówi. I zbuduję mój kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, inaczej nie zatrzymają, bo bramy Piekielne, nie, 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 one mogą. To jest kościół nacierający, kościół w ataku, kościół szturmujący, kościół zdobywający, ekspansywny, kościół, który idzie do przodu. Ludzie, którzy myślą o tym, tak jak my się modlimy o region, to modlimy się o ekspansję. U nas nie ma takiej modlitwy. Panie Boże, weź nam po błogosławie, żebyśmy jakoś tak tutaj, żebyśmy te wszystkie rachunki mieli zapłacone, żebyśmy tak jakoś dotrwali do końca i nas tak mało jest i będzie jeszcze mniej, bo ciężkie czasy są i trudno jest, i świat, i zwiedzenie, i tak, to nie, nie. Wiecie, nie takiego Jezusa znam. Amen? Zgodzicie się z tym? Idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Bóg jest dobry. Biblia mówi bardzo wyraźnie. Chce, żeby, Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeżeli ktoś mi teraz powie, jeżeli Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i cieszy się ze świętej resztki, to ja mówię, to, to jest dziwny. Jeżeli chce, żeby wszyscy, to ma radość z rzeszy, z tłumów, z ludzi, z przemienionych miast, z przemienionych społeczeństw, z ludzi, którzy z pasją służą Jemu. To jest niesamowite. W każdej sytuacji bądźcie wdzięczni, nie za wszystko. Więc wdzięczność, tu zatrzymaliśmy się chwilę, bo też budujemy DNA kościoła i budujemy pewien mental, budujemy pewien sposób myślenia o kościele. Wy nie jesteście sierotami. Z wiejskiego kościoła, który jest resztką, ale jesteśmy postawieni tutaj przez wszechmocnego Boga do tego, aby mieć wpływ. Amen. Proste. To jest proste, ale w to trzeba uwierzyć. To trzeba uwierzyć i nieraz to wymaga połamania pewnych stereotypów. Wymaga złamania sposobu myślenia. Jesteśmy dziećmi króla. Wow, Gosia, córeczka króla. Kasia, córeczka króla, Karola. Córka króla. O, ja taka biedna córka króla. Tak? Nie, córka króla to wie, że jest córka króla. Ona, jak wchodzi, to wszyscy wiedzą, że weszła córka króla. tak. Czasami może mieć maniery nie do końca to do, dobre, ale to jest taka córka króla, która była na dobrej uczelni jeszcze. która ma takt, jest dobrze wychowana. To samo z synami, to samo z mężczyznami. Jesteśmy dziećmi króla, to zobowiązuje. To zobowiązuje do pewnej klasy, do tego, żeby mieć pewien styl, coś nam kiedyś powiedział. A to było wiele lat temu, jak myśmy jeszcze właśnie byli tak z moją żoną, takie, takie bidy ze wsi. Byliśmy tak zwane bidy ze wsi. Byliśmy tak po sweterku, wiecie, ale jak patrzyliśmy na ludzi, którzy są już dalej w swoim życiu, to myśleliśmy: wow, kiedyś też tam będziemy i tak dalej. I mówili do nas. Nie powiedzieli nam do, do tego, że jesteśmy. Pamiętam, ty miałeś taki fioletowy sweterek, ja taką fioletową koszulę. To były najlepsze ciuchy. Wzięliśmy je na konferencję i od razu w pierwszy dzień braliśmy najlepsze, co mamy, jedyne wtedy nie. A taki nasz przyjaciel, który ma naprawdę dobre serce i tak popatrzył na nas, mówi, wow, tak, On chyba proroczo to mówił, mówi, wy to macie taki królewski styl. A ja mówię, z czego on to? sposób wróży, czy co? Skąd on to zobaczył, ale gdzieś w duchu zobaczył pewne rzeczy. I wczoraj, kiedy zrobiliśmy sobie zdjęcie w garniturach, w czarnych skórach i w garniturach, myślałem sobie, właśnie, przypomniałem sobie tamten moment, jak Bóg nas przeprowadził przez te lata. Miejcie królewski styl, a szanujcie siebie, to, że jesteście wartościowi, że Bóg was wybrał, że jesteście wyjątkowi. Jesteście wszyscy wyjątkowi, jesteście wspaniali. Nie mówię tego, żeby wam przycukrować jakoś, żeby zbudować wasze nadwątlone jakieś ego, zbudować poczucie wartości, takie puste, ale myślę o, chodzi o to, żeśmy wzrastali w tym poczuciu tego, kim jesteśmy mieli e, tożsamość, mieli świadomość tego, kim, kim jesteśmy. I to nie, absolutnie nie wiąże się z byciem pyszał, bycie pyszałkiem. To się wiąże z byciem sługą Chrystusa. Ale umiejętność zejścia wtedy do tego, by usługiwać innym, ona, ona kosztuje. Masz tożsamość króla i sługi w tym samym momencie. Masz królewski styl i masz styl sługi. Bierzesz ręcznik i wycierasz nogi. Ściągasz koronę na chwilę, kładziesz ją na stole, tak? królowa i myje nogi komuś. nie? I my to robimy. My, jesteśmy, my nie jesteśmy sługami, Powołani do tego, żeby na chwilę wejść w jakiś obszar królestwa, ale jesteśmy córkami synami wszechmogącego Boga. I Biblia mówi o Jezusie król królów. Wiecie, czym on jest królem? Królów. <laughs> Bo ty jesteś królem, ty jesteś królową, A On jest naszym królem. Król Królów. To nie jest tylko Król, to jest Król Królów. Pan Panów? Baw, wow, dlaczego Pan Panów? Andrzej, dlaczego pan panów? Bo jesteś powołany do tego, by panować. Już w pierwszej księdze Bożego Słowa mamy napisane, że on stworzył człowieka i poddał mu ziemię. Stworzył człowieka i dał mu zadanie, aby czynił sobie ziemię poddaną. A więc jesteś panem. A, panem jestem. Szlachcicem może tak. Bez rodowodu, ale masz rodowód. Masz najlepszy rodowód. Masz najlepszy rodowód dziękczynienie, bardzo ważna rzecz. I mówiliśmy już o modlitwie ze Słowem Bożym, ale tu chciałbym zwrócić uwagę teraz na Księgę Jozuego 1.8. Marek bardzo dobrze zna ten fragment. Prawda, Marek? <grytanie> Niech się nie oddala Księga tego zakonu od ust Twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się. Lubicie to słowo? <laughs> I wtedy będzie Ci się powodziło. Wow. Będzie Ci się powodziło, ale jest warunek. Niech się nie oddala księga. I tu, dlaczego od ust to, Roberta musielibyście zapytać, bo on jest w te sprawy bardzo dobry, wie, wie o co tutaj chodzi. Ale chodzi o to, abyśmy w naszej głowie, mieli na tyle słowa, że nawet jak się kładziesz gdzieś, czy jedziesz, czy idziesz, to możesz zacząć sięgnąć do tego skarbca i koniecznie otworzyć aplikację jakąś, ale żebyś miał to w sobie. Żebyś miał to słowo w sobie, żebyś sięgnął po to słowo. Ktoś kiedyś mi powiedział, że najlepszym sposobem walki duchowej, kiedy myśli ci odjeżdżają w przestrzeń, w której niekoniecznie chciałbyś być. Macie tak nieraz? Że odjeżdżają wam myśli w przestrzeń, niekoniecznie w której wiecie, że to jest ta przestrzeń, <noise> tak? Najłatwiej sprowadzić się z powrotem do dobrego miejsca, to jest zarzucić kotwicę prosto do nieba w Jego Słowo. Prosto w Jego Słowo, więc jakiś fragment. Wow, chociażby modlitwy. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, i nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Możesz sięgnąć do Słowa i możesz modlić się Słowem, wtedy, kiedy przychodzi właśnie ciemność. Zachęcam Was do, do tego, abyście postudiowali. Mi tutaj wyszło 7 punktów, tu jest 12. Ja to skróciłem, bo tutaj niektóre są powielają. Tutaj jest pokazana taka metoda, aby modlić się tymi 12 punktami po 5 minut na każdy punkt, co da nam 60 minut, czyli godzinę. Autor tej książki, na bardzo, bardzo ciekawy człowiek, powołuje się na to stwierdzenie pana Jezusa, kiedy oni poszli się z nim modlić. Nie wiem czy pamiętacie, a Jezus powiedział: To nawet godziny nie mogliście się modlić. Nawet godziny. Widzimy to dzisiaj wszystko tak na lajcie, tak na płytko. Ja mówię tak już. 10 minut rano poświęcisz z Panem, to przemieni Twoje życie. Okej, okay, to przemieni Twoje życie. Ale pomyśl sobie, jeżeli poświęcisz 20 minut mam modlitwę i na słowo. Jak to przemieni Twoje życie? O 100% bardziej. A jeżeli poświęcisz pół godziny. No i teraz macie różne sezony, ja to rozumiem i to każdy z Was ma, musi dokonać wyboru. Wojtek dzisiaj mówił, że jesteśmy bardzo zajęci. Ale zrób taki research, sprawdź dokładnie, czy, czy wszystkie rzeczy, które robisz, to są te rzeczy, z których nie można zrezygnować, nie można czegoś odstawić i zająć się na przykład czytaniem słowa. Czy gdzieś ten czas nie ucieka nam przez palce? Mi masę czasu ucieka. Masę czasu. To, to jest tu dwie minuty, tu trzy minuty, tu cztery minuty. I tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że można pół godziny dziennie wygospodarować. Jeżeli się chce, spytajcie Kuby, to można iść o siódmej rano na siłownię. Jeżeli się chce, jeżeli ci zależy, to zrobisz to przed pracą, pójdziesz do pracy wypompowany, ale idziesz i zrobisz coś, i coś wtedy osiągniesz. Wow. Powstańmy. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że tak dużo wiemy o modlitwie. Mm -hmm. Tak, że dużo wiemy o modlitwie. Dziękujemy Ci, że wiemy dużo o modlitwie. I teraz modlę się Duchu Święty o nasze serca, aby każdy z nas dzisiaj tutaj, w swojej woli, w swoim sercu, bez przymuszenia odczuł taki impuls. Chęć szukania Ciebie, bycia z Tobą, szukania w modlitwie, walki też w modlitwie, modlitwy wstawienniczej, abyśmy odczuli to pragnienie i też zobaczyli niesamowity wpływ modlitwy, siłę modlitwy, rzeczy, które się dzieją właśnie przez modlitwę. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Cały Kościół niech na to... Powie.